A z tym ją, cześć, siemano wam wszystkim z tej strony, ja Hunter, witam was w kolejnym odcinku z Ethereum. Tym razem w sumie nie mam pomysłu jak to by zagrać, ale myślę, żebyśmy zagrali jeden na jeden mapę. Może nawet na tym, na tej pustynnej mapie, bo na Marsie już byliśmy. A na tym jeszcze nie grałem chyba. Czyli 2 na 2. Tylko tak średnio. Poszedłbym sobie teraz 1 na 1. To jakaś zawsze odmiana będzie. Tylko na jakiej mapie byśmy zagrali? To jest mapa samouczka. I tu są najeźdźcy tylko. Ciekawa pogoda, ale teraz bym se zagrał. Właśnie, teraz powinienem wam pokazać Imperium Wektydów teoretycznie. Konsorcjum może być, to tam jeden wafel co będzie, tak? To z konsorcjum w sumie możemy zagrać, bo się chyba nigdy konsorcjum nie było przeciwko. Tak, jeszcze nigdy nie było konsorcjum przeciwko. Teraz tak myślę, czy dokładnie na tej mapie? No, że na tej. Tak, chyba na tej. To będą dwa fronty do ogarnięcia. Myślę, że to będzie proste. Imperium Wektydów gram najlepiej. Tak mi się wydaje. Moja taktyka jest dość prosta na Imperium Wektydów. No, już zaczniemy. Bez względnego gadania. Moja taktyka jest prosta do Imperium Wektydów, czyli full obrona na sam początek, a potem full offensive. To se. Może pominiemy ten wstęp, bo ja go już oglądałem Bóg wie ile razy. Jest tak, tu są ci ziomkowie, tak? Jak widzicie, teraz mamy normalne, te zwykłe bazy. Centrum kontroli. Ja już widzę, że to będzie pozycja do przejęcia. Tu tego? Na tej mapie jeszcze nie grałem. Tu widzę, że fajne nawet elementy otoczenia są. Fajna mapa, podoba mi się. Tak. Wiecie, jak wyglądał tu jakiś od statku. To rozumiem, że to jest jako las, czy po prostu jako przeszkoda terenowa. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Tu wiem, że na 100% trzeba będzie zrobić wieżyczki, bo on tu zaraz wjedzie jakimiś gównami. Chyba, że chce przejechać przez te tereny, to nie sądzę, żeby się przedostał. O, właśnie. Tak wygląda moja taktyka. Ogólnie teraz tak, nasze umiejętności to jest dział EMP, czyli po prostu wyłączamy gościa na 10 sekund. Dron zakłóceniowy, który daje nam większą obronę, znaczy nasze jednostki są trudniejsze do trafienia w danym obszarze. I dron orbitalny to jest po prostu dron, który leczy nasze jednostki. Bardzo fajne umiejętności. Tutaj damy to na pewno, to plus to, potrzebujemy więcej Ethereum, tutaj, o, tu nie zrobiłem, super ansko po prostu. Ja
to mam głowę. Na razie nie będziemy w ogóle wojska robić, bo nie sądzę, żeby miał siłę przebicia się przez tę działkę. W najbliższym czasie. A, i może tutaj spróbuję wam pokazać wzięcie tej frakcji, na przykład najeźdźców. Myślę, że to w sumie będzie dobre na ten odcinek, bo tego jeszcze nie było. Po prostu. Tutaj tam środek technologiczny. O, i patrzcie, i teraz tak. Bierzemy ten taki kursorek, który przemienia budynki w czarny market. Właśnie takie. Tu jak widzicie, tu piszę, dokładnie to się robi, czyli przekształcamy rafinerię Ethereum w czarne rynki i przez to dostajemy punkty do zdobycia ich. I oni potem nam robią jednostki. Myślę, że nawet więcej tego. Jak już mówiłem, jak on nie ma siły przebicia, to trzeba to wykorzystać. Lotnictwo będziemy mieli bardzo dobre. Właściwie myślę, że pójdziemy teraz w lotnictwo przez to, że mamy, jak już kiedyś było na nagraniu, latające fortecy, czyli najlepszą jednostkę latającą w grze. A będzie tak cicho dość. Nie wiem, czy tych wieżyczek nie popostawiać trochę. Ja tu jak czuję po prostu, jak tu naloty zaraz będą. Jak to przejmiemy, to będzie bardzo dobrze, bo będę mógł przetransportować tu jednostki, co prawda nie wiem jakie. Czyli w kolosy myślę. O kurde. To zmienia postać rzeczy. Troszeczkę. Tu chcę jeszcze wrócić tymi jednostkami. Jak tak się bawią, to my musimy trochę zmienić właśnie taktykę. Ale w sumie to chyba nam bardziej pomaga niż nam przeszkadza. Niszczenie strażników. Bo ja sobie zrobię taki posterunek. Nie pozwolę im. No chyba, że tak. A to zniszczymy szybko. Ok,
Okej. Okay. Piechota przeciwpancerna nie ma za wielkiego znaczenia. O, bardzo dobrze. O nie, cofajmy się nim. Jak widzicie, tutaj mamy panel tego. Tu mamy normalne. To se sprzedamy w takim razie. Tu zajmujemy ten posterunek. To jest po prostu chyba... Nie wiem w sumie, co to jest. Niemniej po prostu one są... Teraz te jednostki są po prostu stworzone, żeby jakoś tam nerwiać przeciwnika. Są idealnie po to zrobione jednostki. Dodają nam przy tym jeszcze Ethereum, jak niszczą przeciwników. Mają takiego perka, szabrownik. Same pojazdy są bardzo słabe, więc... Nie możemy stracić. Tak naprawdę. Oni po prostu mają właśnie wnerwiać. W dużym skrócie. Już, natomiast potrzebujemy tego. Raz sprzedamy sobie tę wieżyczkę, bo mi jest absolutnie do niczego niepotrzebna. Co? I nie mogę jeszcze robić tego. Potrzebuję tego miejsca. Ale mam plan. Bardzo prosty. Latające jednostki power. Jak tam ta jedynka daje se radę?
jakoś daje. Tych użyjemy najeźdźców, żeby ich tu obijać z drugiej strony, czy żeby przerwać w sumie atak. Nie mają takie coś, że mają dokładnie, no to są celność jak jeżdżą i jak stoją w miejscu, więc i podczymy się z się to, żeby se nie myślał, gdzie ta burza pioskowa idzie. Takie. Tak szczerze, to zniszczymy to. Nie potrzebuję tak dużo Ethereum, ale potrzebuję, natomiast... To jest atakowany, o nie. Potrzebujemy natomiast... ośrodka technologicznego. Jak tym już naspamimy, jest git. No to co? Lecimy tam. To możemy stracić. Plus tutaj oczywiście wjeżdżamy z tyłu. Wydobyć te czołgi, dostać Ethereum przy tym. To już myślę, że to już może wygrać grę. I tym dodatkowi raidersi. Wszyscy w to. Teraz tak.
Raz ci muszą porobić. Bazy na miejscu starych baz. Okej. Dzięki temu już jak tu będziemy mieli kolonię. Skoro on ma dużo piechoty z rakietami, my się zajmiemy kontrowaniem ich. Co wy sobie myślicie, że co? Że latająca forteca to nie pokona gości z rakietami? Typie, zresztą zniknie ci w pył. Okej, okay. W każdym razie to. Jest bardzo skuteczny przeciwko piechocie. Przeciwko kolosom. Pojazdom. Jeszczeniu. Sorry, ale za bardzo mnie wnerwiasz. Potrzebujemy jednostek antypiechotnych. Piechoty przeciwpiechotnej. Ukrócić kres właśnie tych rakietek. Miliorda. Wybraliśmy sobie nie za dobrego przeciwnika na jednostki latające, także no średnio. Ale spokojnie, jeszcze ten błąd można naprawić. Milionem czołgów wraz z naszą piechotą przeciw piechotną. Tak żebyście byli niewidoczni. Okej, to już powinno zniszczyć przeciwnika. Jeśli nie możemy robić, znaczy nie możemy robić kolosów wojennych, to jest smutne. Ale zaraz próbujemy to naprawić. W takim bądź razie.
Oni niech walczą z tym. A my tu zbieramy super armię. Oni mogą się nawet zabić o to. No nie, tu jest ten. Może bardzo przezwyciężyć wyniki tej bitwy. Bardzo. Nawet. Okej. Jednak nie. Za bardzo, chociaż no, wymuciło mi to pół armii. O nie, to leci na moje czołgi. Przesuńcie się szybko. Dobra, schodzi. No tu dużo straciłem. To faktycznie. No nie za dobrze mi poszło, ale no chciałem wam pokazać na przykład jak działają ci najeźdźcy i takie tam. I też latające jednostki chciałem wam pokazać jak tu się sprawują. To musimy zniszczyć. Te jednostki, kurde, przeciwlotnicze też nie były za dobre. No a co? No... jeszcze tutaj już wygrywamy tak naprawdę te czołgi. Już nie, on się już nie przebije przez te czołgi. Ale jak będzie robił te jednostki przeciwczołgowe. To jeszcze zespołnimy, co? O, tu mi się zgubili. Zgubiły dwa czołgi. No i tyle. No, też słabo mi poszło, muszę wam powiedzieć. Nie spodziewałem się tego zniszczenia strażników przez bota. Bardzo się tego nie spodziewałem. No i też zrobienie jednostek, powiedzmy, też nie było najlepszym pomysłem. A tu chciałem wam pokazać jak to działa. Mi się nie podobają jednostki przeciwpowietrzne, bo właśnie te rakiety takie muczą. Masakra. Masakra, naprawdę. Najlepsze według mnie są w tej grze czołgi. Te podstawowe czołgi i pojazdy ciężkie. To są najlepsze jednostki. I koniec, kropka. Nic innego nie jest lepsze. No. Więc tak. Oddziały stracone. No właśnie, oddziały zabite 18, a ja straciłem 23 przez ten sandstorm. Masakrycznie mnie tam dowalił w tym jednym momencie. Jakby nie ten sandstorm, to prawdopodobnie ja już bym bardzo wcześniej zniszczył tę bazę. Zanim bym nawet myślał o kolosie jeszcze, żeby zrobić. No to co, no to była to było 1v1. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia. Bye, bye.